Co wydarzy się wkrótce? Witam serdecznie, kochani moi subskrybenci i nowi widzowie, wszyscy widzowie, słuchacze, którzy jesteście tutaj na moim kanale. Pozdrawiam Was, witam Was, cieszę się, że jesteście, dziękuję za Waszą obecność. Dzisiaj wróżba, co wydarzy się wkrótce? Proszę oglądnąć cały ten filmik, calutki, od początku do końca, ponieważ wróżba jest tylko jedna, jedno czytanie, bez wyboru grup, także proszę Was, byście zostali na całym filmiku, kochani. Oczywiście proszę Was o subskrypcję, proszę Was o komentarze, proszę Was o lajki, bądźcie aktywni na moim kanale. Ważne to dla mnie, by mnie motywować do nagrywania codziennego i dla rozwoju mojego kanału, oczywiście. Dziękuję serdecznie. Kochani, zapraszam Was na wróżby indywidualne. Napiszcie mi e-maila. Mój adres e-mailowy znajdziecie oczywiście pod filmikiem. W filmiku go również wyświetlam w komentarzach, w czacie. Także zapraszam Was, piszcie mi e-maila, jeśli chcecie zamówić u mnie wróżbę osobistą, indywidualną. Dobrze, kochani. Pierwsza strona tutaj mówi o problemie dzisiejszym, o tym, co Was teraz trapi, co jest ważne, jaka sprawa jest ważna i jak ta sprawa rozwinie się wkrótce, czyli co wydarzy się wkrótce odnośnie tego problemu, tego zagadnienia. Pierwsza karta tarota mówi nam o cesarzu, pokazuje cesarza, czyli jakąś bardzo silną osobowość, być może konserwatywną, upartą, pewną siebie, władczą, mościwą, po prostu dobrze usytuowaną mężczyznę, którego trudno jest złamać, ponieważ ma swoje zasady, swoje reguły, swoje wartości, jest uparty, wie czego chce, ale jest bardzo, bardzo władczy, tak? Trudny do zmian. No i tutaj co z tym mężczyzną? Jakiś mężczyzna, chodzi o komunikację szybką, być może podróż, o spotkanie, ale są jakieś tu problemy, komplikacje i jest tutaj ciężkie podjęcie decyzji, tak? Ten mężczyzna być może gra na dwa fronty lub jest niestabilny, raz tak, raz siak. I to jest presja czasu, jakaś, nie wiem, może jesteście niecierpliwe, chcecie podjąć jakąś decyzję odnośnie tego mężczyzny, odnośnie tutaj jakiejś podróży, spotkania, randki, ale są jakieś komplikacje i brak decyzji konkretnej, tak? Co Was oczywiście tutaj niecierpliwi. Co wydarzy się wkrótce? As mieczy, mówię o nowej szansie oczywiście, as jest nową szansą, nowym początkiem. As mieczy jest, mówię również, żeby odciąć wszystko, co było, co jest niedobre, co jest negatywne i skupić się na nowym. As mieczy mówi o sile intelektu, by przemyśleć wszystko, o dyskusjach, o tym, by wszystko przedyskutować, przegadać, o tym, by odciąć wszystko, co nie służy Wam i skupić się na nowych pomysłach, na nowych projektach. I zobaczmy, co wydarzy się wkrótce. Znowu spotkanie. Chodzi o spotkanie, wiadomości, o szybką komunikację, o podróż być może, o spotkanie Wasze. Chodzi o stabilność, o stabilną decyzję, stabilność Waszych spotkań, stabilność Waszych rozmów, komunikacji i chodzi tutaj o dobre, pozytywne plany, pozytywny rozwój tutaj Waszej relacji, Waszego spotkania, podróży, czy wspólnej, czy podróży, żeby się spotkać. Jest gwiazda, jest nadzieja, jest pozytywny obrót spraw rzeczywiście, ale jest również żmija. Są jakieś komplikacje lub jest jakaś inna kobieta, która będzie tutaj psuła, być może jakaś ex, która będzie intrygowała, będą jakieś opóźnienia, będą jakieś komplikacje, być może jakieś są nałogi, jakieś problemy, być może jakaś inna kobieta, tak jak mówię, która się wtrąca, intryguje i będzie tutaj przeszkadzała w Waszych planach, czy w Waszych rozmowach, w Waszej komunikacji. Także tutaj przygotujcie się na jakieś problemy, opóźnienia, ale niemniej jednak tutaj jest szansa, by się dobrze coś potoczyło.
Wszystkiego dobrego, kochani. Pamiętajcie, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i do usłyszenia już wkrótce.